Witajcie kochani w drugim filmiku. Dzisiaj ubranka od mojej drugiej znajomej. Przepraszam za telefon, już przełączam. Od mojej drugiej znajomej, też się z nią wymieniłam ubraniami. Koleżanka jest, preferuje stroje bardziej na luzie, także dla mnie są fajnackie, bo bardziej sportowe i na działkę, na wypady się nadają. Słuchajcie, to jest gorsecik, bluzeczka gorsecik. O, od góry może. Tak się prezentuje, guziczki. Tu jest w biuście bardziej podwójny materiał, bym powiedziała. Na guziczki od samej góry do dołu. O, ten materiał to jest taka, ja bym powiedziała, że to tetra. Jak dla dzieci, pieluchy. Na dole jest wykończona koronką, ale nie jest przezroczysta ta koronka, bo pod spodem jeszcze ma taką siateczkę. I to jest kolor ekry. Ja bym nawet się skusiła powiedzieć, że to jest beż, ale to jest bardziej ekry. I z tyłu jest związana na troczek. To jest firma Next. O, teraz może lepiej. Firma Next. Patrzcie, chyba ona niedawno, albo dla siebie kupiła po prostu pod wpływem chwili, bo jeszcze jest od ceny. Będę musiała sobie po prostu odciąć. Aha, i numerek jest. Numer znaczy rozmiar 12, 40, także idealny. Mam nadzieję, że w biuście też będzie dobry. Dalszy ciąg to są spodnie. To są spodnie długie, ale ja je obetnę na krótkie shorty. Będę miała na działkę zwyczajnie nad jezioro się przejść. Bardzo szerokie. Jaki tu jest rozmiar? 12. No nie wierzę. To myślę, że to jest nawet 16. A firma? Ładnie napisane Animal and nie wiem co tu jest napisane, nie przeczytam, może Wam się uda takim ładnym drukiem, ładną czcionką. 12 mówię, to nie jest na pewno, bo to jest 16, bo spodnie mają w pasie, o Boże, nie wiem, ale ze 100, także nie wiem, czy nie będą mi spadały z tyłka, ale po prostu wzięłam, bo mówię, obetnę sobie na krótkie i na działkę jak znalazł. Teraz są za kolano dla mnie. Spódnica sztruksowa, oczywiście guziki pootwierane, bo jak żeby inaczej, przecież u mnie zawsze wszystko otwarte. Spódnica sztruksowa, o Jezu, przepraszam Was, jeszcze suwak. Na dwie napy, na suwaczek, kieszonki, bojówka, bo ma po bokach kieszonki. Troszkę za kolano, nie, myślę, dla mnie to jest nawet do kolana, bym tak powiedziała. O, jaka firma. Kenwild, chyba to jest O, a nie D. Nie znam tej firmy, także trudno mi powiedzieć. Rozmiaru też nie ma. Też nie ma rozmiaru. A tutaj, co tu jest napisane? Eska. No to nie jest Eska, chyba że to jakaś Eska, nie wiem jaka. z tego. Z krajów arabskich, no nie wiem, mi się wydaje, że to bardziej M-ka, no bo dla mnie jest idealna. Także o, taka spódnica i sukienka też na ramionczka. Słuchajcie, ona nie jest cienka, może tak aprikot z SK, to też nie jest SK, tylko bym powiedziała, że M-ka bardziej. To jest taka czarna, o, czarna sukienka, dobrze za kolano, z takimi motywami motyli i kwiatów. Motylki i kwiatki. Już bym się pokusiła, że to same motyle są. Bo to nie jest kwiatek, tylko pół motyla po prostu. Motyl, pół motyla, motyl, motyl, motyl. I ona jest z dwóch takich, to znaczy inaczej, moim zdaniem to jest jedna po prostu część, jedna część materiału, tylko jest tak uszyta, ona jest na takie szerokie ramionczka, także nie widać biustonosza ani czegoś, nie wiem, jakiegoś t-shirtu. Z jednej jednolitej masy i po prostu pod spód jest podłożona, jeżeli zobaczycie, i pod spodem ma jeszcze taką siateczkę, także na bardzo chłodne dnie się nadaje wyśmienicie. Tu jest metka, może jeszcze jakiś rozmiar by się zobaczyło. Made in China, no nie ma nic. I co jeszcze ma? Ma taki troczek z tyłu na plecach przyszyty i takiego koloru jest materiału, jest troczek, także można z tyłu, z boku sobie zawiązać albo przewiązać dwa razy, bo jest bardzo długi. Także o, takie szybka wymiana zakupowa, ja bym powiedziała nawet szafowa.
I co, zachęcam Was do takich wymian z koleżankami. Zawsze można coś nowego mieć za darmo, ewentualnie się wymienić czymś innym. Pozdrawiam Was cieplutko i do jutra, do następnego filmiku. Pa, pa!